Hej kochani, z tej strony Emi Flash i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj są moje urodziny! Moje urodziny. I dziś mamy urodziny. I uwaga, moje urodziny jak zawsze. Ja dzień urodzin bardzo lubię, zawsze staram się go spędzić jakoś miło dla samej siebie, staram go sobie umilić. I dzisiaj stwierdziłam, że spędzę go z wami. Dawno nie nagrywałam, od wielu lat w sumie, takiego vloga urodzinowego. Mam wrażenie, że ostatni był podczas kwarantanny i też wtedy próbowałam, słuchajcie, zrobić tort, tylko wtedy totalnie mi on nie wyszedł. I teraz po 3 latach dopiero w końcu, po trzech latach dopiero stwierdzam, że znowu spróbuję zrobić tort. Od tego czasu moje zdolności kulinarne trochę się polepszyły, bo nawet o wiele, ale nie wiem jak z cukierniczymi, więc dzisiaj to sprawdzimy. Także no, zapraszam was do oglądania, spędźcie moje 24 urodziny ze mną, Boże, jak ja się już stara robię. Rano dostałam prezent od moich rodziców i jest to prezent związany z moją nową zajawką i jest to high heels, taniec high heels. Nie powiem, wiedziałam co dostanę na urodziny, ponieważ u mnie w rodzinie ogólnie mówi się co chce się dostać i ja normalnie sobie nawet sama wybrałam prezent. A lubię rzeczy praktyczne, tak zresztą jak moi rodzice, więc po prostu wybrałam coś co mi jest potrzebne. Tylko słuchajcie, niestety buty, które przyszły, okazały się za duże. Jakby to jest rozmiar, patrzcie na to. To jest rozmiar 36. A jak je założyłam, to 38, więc ja nawet nie wiem, czy jest sens kupowania 35 rozmiaru, bo po prostu są naprawdę za duże, jakby tyle mi brakuje tutaj na początku stopy, więc no zobaczę, no ogólnie no szkoda, bo liczyłam już, że będę już tańczyć w tych butach, bo na razie to mam takie słupki, które się nie nadają do tańczenia zbytnio na high heels. Zresztą możecie zobaczyć tutaj, jak mi idzie. I mogę wam powiedzieć, że jest naprawdę fajnie, jakby dawno nie miałam takiej zajawki, w której się tak dobrze czułam, ogólnie od czasów Miss nie miałam takiej zajawki, więc bardzo się cieszę, że po 2 latach znalazłam coś takiego, co po prostu sprawia mi super radość. Mimo że miałam dopiero kilka lekcji, to naprawdę już wiem, że będę chodzić regularnie 2 razy w tygodniu, bo po prostu bardzo dobrze się czuję po prostu po każdych zajęciach i podczas zajęć. No tyle, że potrzebuję po prostu buty. No i te się nie nadają, będziemy musieli je odesłać. No i nie wiem teraz, czy zamawiać nowe, które prawdopodobnie będą też na mnie za duże, czy po prostu poszukać stacjonarnie. Bo ja ogólnie, no to nie są buty typowe do tańca high heels, tylko po prostu, no buty szpilki, takie, które dobrze trzymają się stopy. Ogólnie powiem wam, że taniec high heels zawsze wydawał mi się jakiś strasznie trudny. Naprawdę, że totalnie nie będę dawała sobie rady. Ale jak na razie, myślę, że nawet sobie daję radę. Byłam dopiero na 3 zajęciach, a no, sami możecie ocenić. Tutaj daję wam teraz moje układy, które sobie tam już potańczyłam. No i wydaje mi się, że nawet szło. Chociaż powiem wam, że raz niechcący poszłam na złe zajęcia. I poszłam na jakąś grupę zaawansowaną, coś takiego. Jakoś mi się pomyliły godziny. Myślałam, że jakby jednego dnia zajęcia są grupy takiej lepszej i takiej bardziej podstawowej, do której ja powinnam chodzić. No ale mi się coś pochrzaniły godziny i poszłam na tą bardziej zaawansowaną. I w ogóle zorientowałam się dopiero późno, dopiero po zajęciach. Bo po prostu jakiś ten układ nagle na tych zaawansowanych był taki bardziej skomplikowany, mniej tłumaczony jak go robić. Ja takie, kurde, co jest grane, co nie? Akurat tego układu nie nagrałam, bo po pierwsze w ogóle go zapamiętać nie mogłam. Ale ogólnie beka, że zorientowałam się dopiero dzień po zajęciach, że poszłam na złe zajęcia. Otóż wiecie co się na wieczór okazało? Że jednak do opakowania z butami 36 pakowali buty z rozmiarem 39. Teraz już wiem, czemu były takie duże. Nie mam dosłownie żadnych składników potrzebnych do tego biszkopta, do ciasta, żeby zrobić tort. Więc wyruszam teraz na zakupy. I też muszę chyba kupić foremkę, bo mamy takie duże tylko, a ja potrzebuję taką mniejszą. Jeszcze mi paczka przyszła, kolejny prezent. Nie wiem, tak naprawdę sama sobie kupiłam. Ej, czy ja nie jestem wtajemniczona jakaś? Czy Shein ma teraz jakieś magazyny w Polsce, albo przynajmniej jakoś blisko Polski? Bo paczka przyszła mi dosłownie po jakichś
pięciu czy czterech dniach roboczych. No, specjalnie zamówiłam ją dużo wcześniej niż rzeczy są mi potrzebne, bo myślałam, że będzie szło to z 3 tygodnie, a tu dosłownie w tym samym tygodniu prawie przyszło, kiedy zamówiłam. Szok. Dobra, słuchajcie, ogólnie to za kilka tygodni właśnie będę robiła imprezę urodzinową, dlatego zamówiłam już sobie przebranie na nią, ponieważ tym razem będzie to impreza tematyczna. Zdradzę dopiero, jak będzie odcinek właśnie związany z tą imprezą, to zdradzę wam, co to w ogóle jest za temat imprezy i jak się przebiorę, więc na razie przebranie wam nie pokażę, ale mam jeszcze kilka takich dupereli, które sobie jeszcze zamówiłam, bo właśnie jak już zamawiam coś na Shein, to zamawiam sporo rzeczy, żeby po prostu mi się to opłacało, żeby przesyłka była darmowa, ja też zawsze używam kodu. I oprócz moich przebrań mamy również taką kokardkę, no patrzcie na to! How cute is it? Już sobie wyobrażam, jak zakręcę sobie włosy i tam z tyłu sobie taką przyczepię, o Jezus! Jezus, ja jestem tak, ja uwielbiam takie gadżety, po prostu, no, przesłodkie. Ona jest jeszcze taka ogromna, w życiu takiej dużej jeszcze nie miałam. Dwie pary zamówiłam, nie pamiętam tego. W każdym razie mam dwie pary skarpetek, one są chyba takie przedkolanówki. O, takie coś, a u mnie, dla mnie to będą za kolanówki raczej. Fajne, takie różowe, wymyśliłam sobie, że będą fajnie wyglądać, do trampek normalnie założone, ja bardzo ostatnio lubię taki styl. Takie zwykłe białe, ale takie trochę dłuższe niż takie klasyczne. Takie bardziej solidne, takie opaski, o, cztery takie opaski, ponieważ ogólnie takich opasek mam bardzo dużo już, ale nie mam żadnej takiej, takiej grubszej, a ta jest taka naprawdę solidna, fajna, nie będzie mi spadać z włosów. Ja raczej będę głównie nosiła białą i czarną, bo po prostu beżowe to nie są moje kolory, ja bardzo mało mam w ogóle ubrań w tych kolorach. Totalnie odchodząc od dzisiejszej mody, bo jednak ludzie przeważnie właśnie takie kolory wybierają, no a ja raczej tak niezbyt, no. No to tak się prezentują moje zakupy. Idziemy, słuchajcie, robić tort. Dobra, składniki przygotowane. Kremu nie będę sama robić, kupiłam jakiś gotowy, bo ja się boję, że wszystko schrzanie. Ale słuchajcie, spróbuję zrobić biszkopt. 3 lata temu, kiedy robiłam ostatni raz biszkopt, byłam taką łamagą, taką śrotą dosłownie, że do dzisiaj pamiętam, że zamiast 3/4 tam szklanki mąki rzuciłam 3-4 szklanki mąki, znaczy nie mąki, tylko cukru. I mi wyszła z tego jakaś pierdzielona beza, a nie ten, a nie biszkopt. Więc dzisiaj postaramy się już lepiej czytać, bardziej ze zrozumieniem. I no i działamy. 4 jaja, pół szklanki cukru, a nie 3. I 2/3 szklanki mąki. I proszek do pieczenia. Wtajemniczeni w dramę Hailey i Selena Gomez, to wiedzą, że posiadanie programów kulinarnych jest ostatnio bardzo modne. Ale ja bym nie mogła go mieć, ponieważ okazuje się, że gdy nie robię z siebie błazna przed kamerą, nagle wychodzi mi idealny biszkopt. No przecież patrzcie na to, on jest po prostu taki piękny, puchaty, po prostu skupiłam się na robieniu tego biszkoptu, nie nagrywałam i jest po prostu przepiękny. Ja już go właśnie teraz wstawiam do piekarnika na 160 stopni na pół godziny, no i zobaczymy, co to wyjdzie. On jest taki puchaty, gładki, już spróbowałam masy i była taka, no idealna. Teraz czas na zadanie, którego się najbardziej obawiam, mimo że będzie się składać tylko z 2 składników, bo będę robiła pierwszy raz w życiu krem maślany. Coś czuję, że będzie go za dużo, ale ja nie umiem odmierzyć za bardzo, ile będzie mi go potrzebne, więc zrobię tak jak w przepisie, że cała kostka masła na to pójdzie. Miękkiego masła, ma być miękkie po temperaturze pokojowej. I teraz będę je ubijać na taką bardzo puszystą masę. Tak skończyło się moje ubijanie masła. Czyli historia tworzenia kremu, uwaga, jest taka. Po pierwsze jest różowy. Czemu jest różowy? Bo dodałam do niego maliny. Czemu dodałam do niego maliny, mimo że tego wcale nie planowałam? Bo nie chciał się zrobić biały. Podobno w przepisie było, że jak będziesz ubijał, to tyle, matko boska, ja to masło tutaj mam na ścianie nawet, masakra. Jak będziesz ubijała tyle tam czasu, to zrobi ci się biały krem. Nie zrobił się, więc się już tak wkurzyłam, że dodałam te maliny, żeby był różowy.
ale on jest tak cholernie słodki, że ja chyba, nie wiem, albo go nie użyję, jeszcze się zastanowię, albo powiem po prostu, żeby go nie jadł. Na szczęście wasza środa Emilka, wiedząc, że jest środą Emilką, kupiła krem taki gotowy. Znaczy ja nie miałam tylko przełożyć ciasto, bo nie umiałabym takiego kremu zrobić. Ale słuchajcie, on jest biały, on jest ładny i chyba po prostu nim jakby obłożę dookoła ciasto, będzie takie bardziej jak babciny, takie babciny. Moja babcia takie robiła w tym stylu. Chociaż ona chyba śmietaną po prostu przekładała. Sama nie wiem, nie znam się na tym, ale jest dobry, ładny jest. Do niego też mogę dodać maliny, ale po prostu nie jest tak słodki, bo tamtego się jeść nie da. Aleluja, no piękny, tak? Podziurawiłam go, żeby sprawdzić, czy jest zrobiony. Ciut opadł, ale jak na mój pierwszy biszkopt, który widzę, że wyszedł, chyba wyszedł, to wygląda dobrze. Słuchajcie, nie wiem, czy za bardzo tak można, ale jak były ciepłe, to je przekroiłam, żeby szybciej mi wystygły. A tutaj przygotowałam krem i tutaj będzie krem malinowy. Usłużyłam tutaj wszystkie maliny i nadal nie jest jakiś super kwaśny, a maliny były bardzo kwaśne. I do tego jeszcze powrzucam borówki. Powinno być dobre. Tak mi się wydaje, że taki tort będzie smaczny. No i potem go otynkuję jednak tym, no bo to nie. Ale ogólnie, o, patrzcie! Udało mi się w końcu upolować te fanko. Możemy je teraz otworzyć, bo naprawdę, no ja chyba jestem ostatnią dosłownie osobą, która je ma, ale już w ogóle jedną otworzyłam, bo się nie mogłam powstrzymać. I była Luna! Jeśli moja teoria z tym, że po prostu wystarczy potrząsnąć jajkiem się sprawdziła i tam tak jak wydaje taki konkretny dźwięk, no to wydaje mi się, że jest figurka. No to kurde, słuchajcie, szukanie tych kodów jest bez sensu. Wystarczy potrząsnąć, ale zobaczymy, czy się sprawdziło. Z okazji 24 urodzin kupiłam sobie 5 jajek niespodzianek, no być może. Ale słuchajcie, ja naprawdę na nie tak tyle polowałam, wszyscy już nie mieli, wszyscy się kłócili, jakie kody i w ogóle, a ja nie mogłam ich nigdzie znaleźć. Ja dzisiaj pierwszy raz je dopiero w sklepie widziałam. Dobra, patrzymy. Mi się wydaje, że tu będzie figurka. Jakby one wydają te jajka konkretny dźwięk. No i oczywiście jest figurka. Boże, czy to znowu Luna? Nie, Draco! Rozładowała mi się kamera podczas otwierania. I w ogóle jest kolejna figurka! Inna! Słuchajcie, teraz mam Snape'a! Prawda jest taka, że ja jestem psychofanką Harry'ego Pottera od wielu lat. Ogólnie zawsze było mi żal wydać pieniądze na te takie fanko figurki, znaczy... popy, bo mi zawsze żal na to wydać kasę, ale fajnie jest coś takiego kolekcjonować. No i jak zobaczyłam, że coś takiego jest, no to kurde, no w sumie fajnie, a je można sobie założyć na ładowarkę, więc je sobie tak zrobię. Ale widzicie, cały czas mam figurki, a nie szukałam po kodach, po prostu trzęsłam tymi jajkami. Jest figurka i jest to Hagrid. To nie Hagrid, to Hermiona. Ej, ale w ogóle mam już 4 różne. Kupiłam 5 jajek i mam 4 różne figurki. Kabum, tak się szuka. Ale w ogóle co za beznadziejna sprawa. Dali Cho, a nie dali Ginny? Chyba żart jakiś. Wiele osób wie, że Ginny kiedyś była moją ulubioną postacią. Ja specjalnie dla niej ufarbowałam się kiedyś na rudo, więc w ogóle masakra jakaś. Czemu nie ma Ginny? Dumbledore. Kochani, po cholerę wyszukacie po tych chodach. Strząście, potrząsajcie swoimi jajkami. Potrząsajcie jajkami i będziecie mieli konkretne figurki. Ja kupiłam pierwszy raz figurki i mam 5 różnych innych figurek. Aleluja, już nie szukam więcej, bo jestem szczęśliwa. Nie mam Harry'ego i Rona, ale trudno. Kupiłam jakiś taki dziwny poncz, w sumie tak można to nazwać, z wódki smakowej i herbaty, tylko ta woda smakowa to jest jakaś taka różana. I ona bardzo ładnie pachnie i stwierdziłam, że będzie to dobre połączenie do tych malin, więc teraz tak sobie namaczam. Oczywiście wiecie co, ja już wszystko wyczytałam w internecie, wszystko robi źle, w ogóle nie według kolejności, nie według tego, jak powinno się robić prawdziwy tort, ale czy mnie to obchodzi? Nie, bo ja nie mam w ogóle dużo czasu. Jak ja bym miała 12 godzin na robienie tego tortu, to bym zaczęła wczoraj, ale nie miałam, więc no. Kochani, prezentuje się torcik jeszcze bez otynkowania, więc teraz najgorsza część przede mną. No jaki słodki, Boże Święty! Słuchajcie, kupiłam takie coś w Action jakiś czas temu i to były takie serduszka. No i po prostu, no patrzcie,
Cały okleiłam tymi serduszkami, ogólnie jeszcze wyprostowałam po prostu, tam wiecie. Przyłożyłam tutaj karton do tego kremu i tak ładnie sobie dookoła przesunęłam, żeby był on taki gładki. I moim zdaniem wygląda on naprawdę okej. I muszę go teraz stawić jeszcze do lodówki, żeby się schłodził. Mam nadzieję, że w tym czasie nic się z nim nie stanie, ale naprawdę jestem dumna. Zdecydowanie za długo zajęło mi robienie tego tortu, ale teraz się ogarnę. Boże, jakby w urodziny było 7 lat nieszczęścia, to bym się załamała. Ja dzisiaj sobie uświadomiłam coś bardzo przykrego. Otóż, czajcie, że jak się ma 12 lat, no to do tej 18 to się czeka jak do czegoś, co w ogóle, o mój Boże, kiedy to będzie? Przecież to jest jeszcze wieczność. Tymczasem tyle samo czasu minęło od moich 18 urodzin do teraz, jak od moich 12 do 18, czyli 6 lat. Jakim cudem moja 18 była 6 lat temu? Ja pamiętam, jak ja wam tutaj dosłownie w tym samym pokoju nagrywałam przygotowanie do mojej 18. To tak wygląda, że jakby w szkole ten czas jakoś jak się jest, tak to nie leci jakoś tak strasznie szybko, jakby tak wiecie, no leci sobie jakoś to życie, ale naprawdę, nie zapitala aż tak. Ale od kiedy skończyłam liceum, czyli 5 lat temu, czas po prostu tak zapierdziela, że tego nawet nie da się opisać. 4 lata temu był Miss Fit, 2 lata temu byłam w Miss Polski, 2 lata już jestem z moim chłopakiem, jakby w ogóle, kiedy to wszystko minęło, naprawdę? I po prostu jak człowiek sobie zdaje sprawę, że nagle może miał dopiero co 20 lat, a zaraz będzie miał 30, no dobra, jeszcze aż tak nie zapitalajmy, ale no tak jest. To po prostu, ja się nie dziwię, że ludzie dostają deprechy po jakimś czasie, żeby po prostu, znaczy deprechy, wiecie o co chodzi, że taki kryzys wieku. No bo po prostu, no naprawdę, to jest niewyobrażalne, jak szybko ten czas leci. Dni po urodzinach. Ja już się przyzwyczaiłam do tego, że gdy spędzam czas z moją rodziną, chłopakiem, to po prostu zostawiam te chwile dla siebie, nie nagrywam ich. Celowo wam nie pokazałam za wiele z mojego dnia urodzinowego, ale on był bardzo przyjemny, bardzo przyjemnie go spędziliśmy wszyscy razem i teraz chciałam wam tylko pokazać, co dostałam. Okej, mój outfit dzisiaj jest cholernie słodki. I lubię to. Prezent od mojego chłopaka, jak wiecie, cały mój pokój i mój lifestyle jest po prostu różowy i no i tutaj się idealnie chłopaczyna mój spisał, po prostu ten flakonik jest przepiękny, a zapach, perfum po prostu idealnie trafia w moje gusta, więc po prostu wie co lubię, jest po prostu genialny prezent, naprawdę. Na mój temat jest taki, że uwielbiam dostawać kwiaty. Nieważne jakie kwiaty, po prostu uwielbiam dostawać kwiaty i mega się ucieszyłam, kiedy dostałam tego dnia aż 2. To jest naprawdę dużo jak dla mnie. I słuchajcie, pierwsze są takie oto tulipany od mojego chłopaka. Tutaj widzicie jeszcze nagrania, jak nie były rozłożone. Teraz się już troszkę rozłożyły, ale po prostu idealnie się wpasowały kolorystycznie do mojego pokoju. I również kolejny bukiet, który bardzo wpasował się kolorystycznie. To patrzcie, o Jezus. No jaki cudowny to jest bukiet od moich rodziców. Ile tu jest przeróżnych kwiatów. Po prostu wszystko tutaj jest. Jest przepiękny, naprawdę. Ja chyba zaraz sobie normalnie strzelę z nim jeszcze jakąś fotę, bo dzisiaj mam taką fajną stylizację i w ogóle, więc może coś tam jeszcze się z nim upozuje. Właśnie się zorientowałam, że miałam przez ostatnie ujęcia tutaj pomalowane tuszem. Jeszcze na sam koniec się muszę pochwalić, że tort zdał test i smakował wszystkim. Dzisiaj go nawet jeszcze zawiozłam mojej babci i też jej smakował, więc słuchajcie, cukiernicza dusza Emi właśnie się urodziła i mogę działać dalej. Nie no, żartuję oczywiście. Raczej fanką aż taką pieczenia nie będę, bo ogólnie strasznie dużo się z tym chrzanienia jest, a ja też nie jestem jakąś dużą fanką słodyczy ogólnie. Ale no, cieszę się, że udało mi się zrobić coś takiego nowego dla mnie i że to wyszło i że rozsmakowało mojej rodzinie, moim bliskim, więc to jest najważniejsze. Także no, jestem z siebie dumna. No dobra kochani, w dzisiejszym odcinku będzie to tyle. Cieszę się, że mogłam trochę z wami również spędzić moje 24 urodziny. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!